Czyszczenie języka to jeden z fundamentów dbania o higienę jamy ustnej w Ajurwedzie, ale żeby działał rzeczywiście tak, jak powinien działać, warto wiedzieć, po co w ogóle to robić, jak to robić i kiedy to robić. I o tym właśnie opowiem Ci w dzisiejszym nagraniu. Witam Cię serdecznie, nazywam się Nicole Radomska i pomagam kobietom, które są gotowe na zmianę stylu życia, który doprowadził do ich długotrwałych problemów ze zdrowiem. Łączę ajurwedę z psychologią, pracując holistycznie, łącząc ciało z umysłem. I to nagranie właśnie ma Ci trochę przybliżyć jeden z aspektów dbania o ciało w ajurwedzie. Po co w ogóle zajmować się czyszczeniem języka? Zawsze w momencie, kiedy pracujemy nad jakimś nowym nawykiem, zaczynam właśnie od tego, żeby przyjrzeć się bardzo mocno temu, po co, dlaczego coś robimy, no bo wtedy będziesz miała do tego zupełnie inne podejście. A więc, jak popatrzysz sobie w ogóle na to, że język z perspektywy ajurwedyjskiej i właściwie chyba każdej innej, jest początkiem Twojego układu trawiennego, bo ten cały proces trawienia zaczyna się właśnie w Twojej jamie ustnej, w momencie, kiedy Twoje pożywienie trafi na talerz, chociaż są i tacy, którzy mówią o tym, że to ten proces trawienia zaczyna się już w momencie, kiedy to jedzenie widzisz na talerzu, kiedy zaczyna produkować się ślina, ale ona tak naprawdę maksymalnie zaczyna swoją produkcję w momencie, kiedy to jedzenie dotknie rzeczywiście Twojego języka. Więc dbałość w ogóle o język jest tutaj z perspektywy ajurwedyjskiej kluczowa. I co ona daje? Przede wszystkim czyszczenie języka jako taka codzienna rzecz, którą wprowadzasz do swojej higieny zaraz po myciu zębów i ssaniu oleju, daje Ci przede wszystkim to, że pozbywasz się z powierzchni języka bakterii, toksyn różnego rodzaju i badania, współczesne badania naukowe też już zaczynają to potwierdzać. Dentyści na całym świecie zaczynają też zwracać na to uwagę. Badania pokazują rzeczywiście, że te bakterie beztlenowe, które produkują się w momencie, kiedy, zwłaszcza kiedy śpisz, one są rzeczywiście mniej widoczne w momencie, kiedy regularnie stosujesz praktykę czyszczenia języka. To wynika z prostego faktu, że jak sobie pomyślisz o jamie ustnej jako o pewnego rodzaju środowisku, które jest ciepłe, które jest wilgotne, to zazwyczaj tego typu środowisko niestety sprzyja namnażaniu się różnych bakterii, tym bardziej, że nasz język nie ma gładkiej struktury, tylko ma raczej strukturę chropowatą, ma czasami różne wgłębienia czy tak zwane kieszonki i to niestety tym bardziej sprzyja temu, że mogą się na nim gromadzić różnego rodzaju substancje, różnego rodzaju odpady biologiczne czy właśnie bakterie. I z czasem mogą się one namnażać. Jeżeli obserwujesz na swoim języku nagromadzenie śluzu, biały nalot, a może to jest w ogóle zupełnie innego koloru nalot, to jest też ważna informacja. W ajurwedzie zawsze język obserwujemy i sprawdzamy, co się na nim dzieje, bo to jest jeden ze wskaźników Twojego zdrowia, który masz po prostu pod ręką. Swoją drogą nie tak dawno spotkałam się z klientką, która opowiadała mi, że studiując medycynę we Lwowie właśnie miała styczność z takimi metodami, które uchodziły tam za tradycyjne, ale jednocześnie właśnie polegały na obserwowaniu tej powierzchni języka jako takiej powierzchni diagnostycznej, która mówi o tym właśnie, co tam się dzieje u Ciebie w środku. Kolejną korzyścią jest to, że bardzo mocno wpływa to na zapach. Zapach swojej buzi. Jeżeli masz z tym problemy, to na pewno zauważysz poprawę. Ja tak naprawdę z czasem, w momencie, kiedy zaczęłam to praktykować regularnie, codziennie, nie wyobrażam sobie wyjścia z domu bez umycia języka. Stało się to dla mnie tak naturalne, jak umycie zębów. I z wieloma osobami, z którymi pracuję na konsultacjach, też słyszę właściwie to samo, że to stało się taką codziennością i daje takie poczucie jakby jakości pewnego rodzaju w jamie ustnej, że nie są w stanie już z tego zrezygnować.
Oprócz tego mówi się o tym, że też to czyszczenie języka poprawia w ogóle smak, odczuwanie tego smaku, a co za tym idzie, też można powiedzieć, że jeżeli odczuwasz lepiej smak, to też to się przekłada na to, jak w ogóle funkcjonuje Twój układ trawienny. Dlatego, że tak jak wcześniej wspominałam, w momencie, kiedy pokarmy dotykają Twojego języka i mają styczność z Twoimi kubkami smakowymi, to już wtedy zaczyna się wytwarzać masa sygnałów, które płyną do Twojego mózgu, dotyczących tego, że to jest moment na to, żeby zacząć produkować różnego rodzaju enzymy, które będą Ci pomagały w rozkładaniu tego pożywienia na prostsze elementy. Jeżeli kubki smakowe są w pewnym sensie zablokowane czy zatkane nadmiarem śluzu czy nadmiarem nalotu, wtedy ten przepływ nie jest tak klarowny i nie jest tak szybki i potrzebujesz o wiele mocniejszych bodźców smakowych. Czyli na przykład możesz mieć tendencję do potraw, które są bardzo ostre, bardzo słone, czy mają po prostu bardzo wyrazisty smak poprzez na przykład dużą ilość przypraw, bo wtedy potrzebujesz większej stymulacji, żeby rzeczywiście ta informacja dotarła do mózgu na takim poziomie stricte biologicznym. Kolejną rzeczą, o której się mówi w kontekście korzyści, które wynikają z czyszczenia języka, to to, że jest to czynność, która delikatnie stymuluje narządy wewnętrzne w całym Twoim ciele. I to wynika z takiego założenia, że być może też się z tym spotkałaś, że język tak naprawdę jest czymś, co może w pewnym sensie odwzorowywać narządy w naszym ciele. Są w ogóle bardzo powszechne takie diagramy języka w Ajurwedzie, które pokazują, która część języka jest powiązana z danym organem wewnętrznym. I na podstawie tego też jak najbardziej tutaj się diagnozuje. To jest podejście, które jest pokrewne na przykład refleksologii czy innego rodzaju właśnie takim podejściem holistycznym, gdzie stopy, dłonie czy twarz, czy właśnie język są właśnie tymi narządami w ciele, które manifestują w sobie stan innych narządów wewnętrznych. Okej, jak już wiesz, po co to robić, to porozmawiajmy trochę o tym, jak to robić. Więc pierwsza bardzo ważna informacja jest taka, że robi się to dwa razy dziennie. Rano, najlepiej na czczo, zanim cokolwiek jeszcze zjesz, po to, żeby właśnie pozbyć się tych bakterii, które namnożyły się w nocy, i wieczorem po kolacji, po to, żeby pozbyć się wszelkiego rodzaju resztek pokarmów, które ewentualnie mogą gdzieś tam być przylepione do tego języka. Więc robimy to dwa razy dziennie i przy okazji też to możesz wykorzystać jako taką praktykę obserwacji języka, tego jak on się zmienia, tego co tam u niego słychać, bo to jest coś, co może Ci przynieść bardzo dużo informacji na temat Twojego zdrowia. W praktyce wygląda to tak, że może ja w ogóle przyniosę Ci czyścik do języka, żebyś zobaczyła, jak on dokładnie wygląda tak namacalnie. A więc on jest w kształcie litery U, jak widzisz, i ważne jest to, żeby nie miał żadnych takich miejsc, które mogą ten język w jakiś sensie zranić, więc nie może na pewno być zaostrzony. Ja mam czyścik, który jest miedziany, zaraz do tego przejdziemy, jaki czyścik jest najlepszy i gdzie go kupić. Natomiast to jak polega na tym, że po prostu bierzesz sobie za dwie końcówki ten czyścik do ręki i delikatnie przesuwasz po języku od końca ku przodowi. To, co jest ważne, to to, że tych powtórzeń czasami wystarczy 3, czasami 5, czasami 10, czasami być może nawet i więcej. Ale ważne jest to, żebyś nie robiła tego na siłę, z taką bardzo, bardzo dużą intensywnością, bo możesz niestety w momencie, kiedy zrobisz to przesadnie, uszkodzić kubki smakowe. Nie spotkałam się jeszcze w swojej praktyce z kimś, komu rzeczywiście się to zdarzyło, natomiast na wszelki wypadek warto zawsze mieć to z tyłu głowy, po to, żeby nie przesadzać. Nie chodzi o to, że Ty masz od razu pozbyć się całego nalotu z powierzchni języka. Bardziej chodzi o to, żebyś
żebyś po prostu zebrała to, co jest w nadmiarze. I tutaj, jeżeli chodzi o rodzaj tego czyścika do języka, to ja bym powiedziała, że przede wszystkim popatrz na tą dostępność, a dostępność ogranicza się bardzo często do jednego rodzaju, czyli do czyścików miedzianych. I tak naprawdę powiedziałabym, że one są najlepsze, dlatego że też mówi się o tym, że do 80% bakterii właśnie jest wyeliminowanych dzięki temu, że miedź ma właśnie takie właściwości antybakteryjne. Możesz też tradycyjnie spotkać się z czyścikami, które są złote, cynowane, srebrne i też opisuje się różne ich właściwości, natomiast miedź tak naprawdę jest tym czyścikiem, który jest najbardziej uniwersalny i moim zdaniem po prostu najlepszym. Na pewno odradzam czyściki, które są plastikowe, które nie do końca w ogóle są ajurwedyjskie, czy drugą część szczoteczki, bo wiem, że niektóre szczoteczki mają także z tyłu, mają właśnie taką powierzchnię do czyszczenia języka. To coś tam daje, ale to nie jest kompletnie to samo. Plastik, no niestety, gromadzi te bakterie, więc musisz wtedy bardzo mocno dbać o dezynfekcję takiego czyścika. No i tak jak mówię, myślę, że warto zainwestować w prawdziwy ajurwedyjski miedziany czyścik, dlatego że jakość wtedy jest zupełnie wyższa, natomiast cena niekoniecznie. Cena zazwyczaj to około 10 zł. Możesz spotkać się na przykład w internecie, w różnych sklepach, że te czyściki kosztują 30 albo i 50 zł, ale nie da się nabrać. To jest po prostu kawałek miedzi i on nie powinien być aż tak drogi. Możesz zamówić taki czyścik na Allegro lub w większości tak naprawdę sklepów, które mają żywność indyjską, czy mają zioła ajurwedyjskie, a na sam początek, póki go jeszcze nie zamówisz, możesz zacząć od tego, żeby czyścić po prostu język łyżką. Delikatnie, żeby w ogóle sprawdzić, jak się czujesz w momencie, kiedy zaczynasz stosować tą praktykę. Ale oczywiście nie poprzestawaj na łyżce, kup czyścik i mam nadzieję, że to będzie coś, co zagości w Twojej codziennej rutynie na stałe. Trzymam mocno kciuki, pozdrawiam Cię ciepło i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.